Siemaneczko, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie omówienie testów ładowarki teleskopowej stojącą za mną Bobcat model TL43.80. Po 2 tygodniach testowania naszły pewne wnioski, którymi chcę się z Wami podzielić po prostu. I też ustawienie tych 2 ładowarek obok siebie nie jest przypadkowe, nie jest tylko tłem, bo chcę pokazać kilka pewnych różnic, które po prostu mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wynik testu i postrzeganie testu, jak też i o testowanie maszyn, co ma sens, co tego sensu nie ma, więc przechodzimy do tematu głównego. Na pierwszy rzut oka rzuca się od razu przepaść, jeżeli chodzi o możliwości tych 2 ładowarek, ponieważ to jest sporo mniejszy model, o sporo mniejszej wydajności, jak i też możliwościach pod względem wysokości załadunku. No i druga kwestia to jest taka, że przepaść technologiczna. Jednak nie ma co dziwić mojej pierwszej fascynacji ładowarką Bobcata, ponieważ to jest, można powiedzieć, 20 lat różnicy względem jedna względem drugiej. Także sporo tutaj w tej dziedzinie się pozmieniało i sporo jest ułatwień i technologii, która ułatwia pracę i sprawia, że jest przyjemniejsza, bardziej ergonomiczna. Stąd też właśnie ta moja początkowa fascynacja tą ładowarką. I właśnie tutaj chciałbym podkreślić, że test jedno-dwudniowy takiej maszyny może być bardzo mylny, bardzo złudny, bo właśnie tą mamy fascynację początkową, zachłysniemy się tą maszyną, że wow, super, ona jest mi niezbędna, jak ja mogłem w ogóle do tej pory pracować czymś takim, muszę to mieć. No i właśnie wolałbym teraz, jak coś testować, to na dłużej zobaczyć wszystkie wady, zalety. No i właśnie, ładowarka Bobcata ma kilka fajnych zalet względem, nie względem tej poprzedniej, co użytkowałem, to względem konkurencji. Pierwsza rzecz to jest cena tej ładowarki, bo jeżeli chodzi o ładowarkę z napędem hydrostatycznym na hydrostacie, poniżej 500 netto nie znajdziemy i tutaj chodzi o gamy modelowe 7-metrowe, ale to aż tak znaczenia nie ma wielkiego, te 7 czy 8 metrów. Bo przy budownictwie może ma znaczenie, przy rolnictwie to 7 spokojnie nam obskakuje tematy. No ale jeżeli chodzi o coś podobnych, może możliwości udźwigu tam zbliżone 4 ton czy coś w konkurencji, no to trzeba liczyć się z kwotą sporo powyżej 500 tysięcy netto za taką ładowarkę, a takiego Bobcata w tej konfiguracji, na pełnym wyposażeniu, o którym zaraz do niego przyjdziemy, możemy nabyć już poniżej 500 i to też tak około 470 chyba netto wyjściowo za taką maszynę. Może niektórych to przeraża, ale jeżeli się rozejrzycie w cenach ładowarek, no to jest tutaj bardzo przystępny. Kolejny bardzo duży plus tej oto maszyny, jeżeli zdecydujemy się na nową, no to jest 3-letnia gwarancja. 3-letnia gwarancja producenta na całą maszynę. To jest już, można powiedzieć, nie lada zasługa i nie lada, kurczę, plus. Bo już mamy 3 lata spokoju użytkowania. No wiadomo, przeglądy zapłacimy, ale ogólnie nie musimy się martwić o jakieś usterki. Jeśli chodzi o ergonomię pracy, no to tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Duża, wygodna kabina, elektroniczny dotykowy wyświetlacz na wiewy i na nogi i wszędzie, także ok. Co jeszcze jest w standardzie? LEDowe oświetlenie robocze. No to też to jest duży plus, naprawdę powiem Wam. Na zwykłych wesemach człowiek się cieszył, że robią robotę, a tutaj to jest z nocy dzień, po prostu się zmienia. I to mi się bardzo podoba, bo dookoła mamy praktycznie 360 stopni całą ładowarkę oświetloną w LEDzie. No i to jest właśnie wyposażenie standardowe, więc to jest też taki ogromny plus. No i czwarty, który mnie też osobiście no sporo w głowie namieszał, czyli napęd hydrostatyczny. Do tej pory myślałem, że hydrostat to jest taki zbędny bajer, no bo tą ładowarką gorzej, jeżeli trzeba coś podciągnąć,
Ale prawdę mówiąc, czy na napędzie mechanicznym skrzyni, czy na hydrostacie, i tak dużo nie pociągniemy, tylko jakąś tam przyczepę, powiedzmy z paroma big bagami nawozów, czy tam gdzieś parę balotów, czy pustą przyczepę przeciągnąć, no to to ok, ale w dłuższe dystanse to jakaby ta, na jaki napęd się byśmy nie zdecydowali, to, to raczej nie ma tutaj sensu ciąganie przyczep, ale hydrostat jest dużo precyzyjniejszy. I dodatkowo, nie wiem, czy nie miałem do czynienia z innymi markami, kiedyś tam klasa Skorpiona miałem możliwość testować, to po prostu po puszczeniu hamulca w bobku, po puszczeniu gazu, zaciąga się hamulec ręczny, także ona się nigdzie nam nie stoczy, zatrzyma i stoi. To jest też dużo wpływa na poprawę bezpieczeństwa. I powiem wam, że jeżeli chodzi o wygodę pracy, no to hydrostat jest wart większego spalania, bo nie ukrywajmy, że jak manitką tak poniżej 4, kręcąc się po podwórku spalam, tak bobek poniżej 6, około 6 spala, także tak na jaką, tak na taką dużą maszynę napędzaną hydrostatem to nie jest jakiś tam wielki wynik moim skromnym zdaniem, także tyle jeżeli chodzi o plusy. Z minusów, co mi się nie podoba w tej ładowareczce, nie podoba mi się trochę wewnątrz układ guzików, troszeczkę dla mnie chaotyczne, jeżeli chodzi o ten panel oświetleniowy, to jest ok, joystick też bym nie powiedział, że coś jest złego, ale tutaj te guziki, często pracując joystickiem, przełączamy sobie. One są mniej używane, rzadko używane, można byłoby je spokojnie gdzieś dalej przenieść, żeby nie było ryzyka, że gdzieś coś naciśniemy. Także tutaj od radia, od trybu skrętu, no to też, ale generalnie można byłoby to lepiej rozmieścić. Zresztą też tutaj przy kierownicy troszeczkę ten układ jest dla mnie chaotyczny, na przykład od bezpieczania łyżki, czy od przeciążenia, no gdzieś tam ten przeciążeniowy, że jeżeli tam, wiadomo, tutaj zaświetni się przeciążenie, przekroczy dopuszczalną, bezpieczną granicę, no to wtedy można opuścić, bo wtedy właśnie rozłącza, nic nie możemy zrobić, żeby opuścić, to trzeba guzikiem przytrzymać, żeby właśnie móc obniżyć, czy wciągnąć teleskop, żeby było bezpiecznie. Także ja bym to też tu troszeczkę inaczej widział. Ten rewers przy kierownicy to jest absolutnie, ja go ani razu nie wykorzystywałem. Jak dla mnie to jest zbędna i niepotrzebna rzecz osobiście. No na pewno można by tu było pomyśleć o lepszym rozmieszczeniu. No i to jest właśnie jeden z głównych minusów, co mi się nie podoba w tej ładowarce. Ale jest kilka takich bajerów, jak uchwyt na telefon z gniazdem USB do ładowania, więc no więc nie jest tak strasznie po prostu w tym środku. Jest akceptowalnie, aczkolwiek no mówię, bym tutaj te guziczki troszeczkę pozmieniał. I drugi minus to jest widoczność. Tutaj widzimy prawą stronę, mamy mocno przysłoniętą, teleskop chowa się poniżej maski. Jak dla mnie ta maska powinna być o co najmniej 10 cm niższa, bo prawej strony widzimy prawą stronę tylko w lusterku. I tutaj zobaczcie, jak daleko od ładowarki dopiero operator ma obraz. Gdzieś około 2-3 metrów od ładowarki dopiero widzimy. To jest też dla mnie minus, bo to jest, tu jest właśnie słaba widoczność, ale tutaj z tyłu, w tym tylnym rogu jest dobre, bo jest ścięta tam bezsłupkowa kabina, więc tu na rogu, więc w tym miejscu jest widoczność ok, ale tutaj pozostawia wiele do życzenia. Teraz wam pokażę jeszcze jeden ciekawy aspekt, bo zobaczcie, niby 8 metrów, no to powinien teleskop dłużej sięgać, dalej sięgać. A faktycznie wcale dalej nie sięga, nawet deczko krócej. To zauważyłem testując, że ona przed kołami dalej wcale nie sięga jak manitka. No to właśnie, w rolnictwie te 8 metrów to wygląda tylko na papierze, bo do góry tak dużo nie podnosimy. Więcej coś podpychamy do przodu, czy sięgamy po coś. I bardzo kluczowe jest to odległość od osi do brzegu łyżki, bo to zwiększa nam funkcjonalność. Czy chcemy, nie wiem, jakiegoś big baga przestawić, czy coś z gromadki z tyłu wziąć, no to to się przydaje, czy no gdzieś jakieś prace konserwatorskie, budowlane, no gdzie trzeba tam dalej sięgnąć niż standardowo, no to wtedy się
to przydaje. Ale wiecie, jaki to jest, jaka to jest właśnie przyczyna, że w bobkacie wcale nie mamy tego wysięgu dłuższego, bo teleskop jest przeniesiony bardzo do tyłu. Zobaczcie, ile oś jest, rozstaw osi, ogólnie ona jest bardzo do tyłu przesunięta, przez co jest stabilniejsza i silniejsza. Te 4,3 tony udźwigu też się z niczego nie bierze, więc po prostu ta ósemka to jest tylko taki chwyt marketingowy i dlatego bardziej bym ją porównywał z manitką 737 czy Jayką 54270. No i tak, nie chcę przedłużać tego filmu, ale wypadałoby ogólnie podsumować, co ja myślę o tej ładowareczce. No moim zdaniem na pewno przed testami nie brałem pod uwagę bobkata, jeżeli chodzi o zakup, tak, że tą maszynę się zdecyduję, że ją zakupię, ale po tym właśnie teście można powiedzieć, że jest w gronie faworytów do zakupu. Aczkolwiek jeszcze troszeczkę chciałbym sprawdzić tych topowych marek, czy Jayki, czy Manitki, jak to się spisuje, może Kramer, też fajne ładowarki. Porównać sobie, porównać po prostu, żeby zobaczyć, co mi osobiście lepiej pasuje. Bo tutaj dużo, jeżeli chodzi o zakup, nie ukrywajmy, duże znaczenie mają indywidualne preferencje. Po prostu co komu leży, co pasuje. Mi tym już się naprawdę wygodnie pracuje. Na początku do tego hydrostatu było się ciężko przyzwyczaić, ale z biegiem dni i wykonywanych prac powiem wam, że czułem się już jak ryba w wodzie w tej maszynie i całkiem przyjemnie się pracowało. No, pewno dużym plusem jest wydajna hydraulika, silnik 130 koni, no to już jest taka ładowarka, którą można pracować, taka wszechstronna. I właśnie, jaka ocena według Kosy? Można powiedzieć śmiało 8 na 10 według mnie, ta ładowareczka i właśnie te zalety, cena względem jeszcze i tych 3 lat gwarancji. Na tych dwóch aspektach należy na pewno zwrócić uwagę przy zakupie. Także cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o testy. W poniedziałek odjeżdża Bobek, szkoda. Chciałoby się, żeby został na dłużej, nie ukrywam, chciałoby się. Ale jeżeli jedną czy dwie jeszcze ładowarki chciałbym po prostu sprawdzić i wtedy albo mnie to utwierdzi w przekonaniu, albo że po prostu bobcat jest ok, albo zrobi większe zamieszanie w głowie, bo mówię, jak na razie to jest jedna z faworytów. I co do realizacji takiej inwestycji, no to też ja na razie nie mam noża na gardle, że tak powiem. Mam czym pracować, może manitka jest jaka jest, może już tam czasami coś nie domaga, coś trzeba poprawić, ale jeszcze w całku się trzyma. I to jest też taki dobry moment chyba jej odsprzedaży, bo jeszcze możemy jakieś tam rozsądne pieniądze za nią wziąć. Więc powoli trzeba się rozglądać. Ale mówię, nie mam noża na gardle, tak? Jeżeli tam zdarzy się jakaś tam sytuacja, że finanse będą jakieś luźne, to wtedy pewnie pomyślę do realizacji. Póki co, sami wiecie, mam rozpoczętą budowę zbiornika na gnojowice. Muszę coś pomyśleć o jałóweczkach, gdzie umieścić coś, te budynki pomodernizować i wtedy pewnie trzeba będzie przejść, zastanawiać się do ładowarki, zakonać zakupem ładowarki, ale w międzyczasie trzeba po prostu testować, sprawdzać. Była okazja, pojeździłem, potestowałem, zobaczyłem, dotknąłem właśnie tej marki, bo jak do tej pory ona była dla mnie taka bardziej egzotyczna, mało tego w okolicy było, rzadko to się widywało. Więc no po prostu nie wiem dlaczego. Więcej w budownictwie, mało w rolnictwie, a szkoda, bo maszyny ciekawe i godne polecenia. Także jeżeli ktoś się rozgląda za ładowarką teleskopową, śmiało uderzajcie gdzieś do dealera Bobka i dogadujcie temat. Jeżeli wam przypadnie do gustu, sami po prostu musicie to dotknąć, zobaczyć. Ale ten film po prostu chciałbym, żeby zwrócił uwagę, że nie tylko JCB czy Manitou są w rolnictwie jako maszyny takie topowe. Tutaj wcale jakościowo, wykonaniem ta ładowarka nie odbiega od konkurencji.
żadnym, nic tym nie umniejsza, plastiki w środku w porządku, kierownica wygodna, no tylko to rozmieszczenie tych guzików to jedynie jak komuś tam mocno drażni, to może to drażnić, ale da się to zaakceptować, tak, pod względem pozostałych plusów tej maszyny, ta wada tej widoczności i tych guzików, można powiedzieć, schodzi na drugi plan. Także tyle byłoby ode mnie i widzimy się w kolejnym tygodniu z kolejnymi zmaganiami, a na przyszłą niedzielę już myślę, że coś ruszymy z tematami hodowli. Do zobaczenia.